Cześć, witajcie w nowym filmie. Dziś zapraszam Was na recenzję pewnego kosmetycznego produktu. I z góry Was od razu przepraszam za hałas, jeżeli będzie jakiś słychać, ponieważ robią nam drogę, jeżdżą koparki, jeżdżą inne pojazdy i robią niesamowity hałas. No ale warunki są jakie są, ale koniecznie chciałam nagrać dzisiaj tą recenzję z tego względu, że czekałam na nagranie tego filmu aż 5 miesięcy, ponieważ chciałam znaleźć wady, jak i zalety tego właśnie produktu, a mówię tutaj o szczoteczce sonicznej marki Dermofuture. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie ten produkt ma zalety, jakie ma wady i dlaczego taką szczoteczkę kupiłam, to zapraszam Was do oglądania dalej. No to zaczynamy. Szczoteczka soniczna marki Dermofuture jest to wersja podróżna w kolorze różowym. Możecie również dostać taką szczoteczkę w wersji normalnej, większej. Natomiast ja z racji tego, że nigdy nie miałam takiego produktu, zdecydowałam się na mniejszą szczoteczkę. Szczoteczkę możecie dostać na Allegro, na e-kobiecej lub na Kokolicie. Natomiast ja chciałam koniecznie kolor różowy, a na Kokolicie był tylko kolor bodajże fioletowo-miętowy, wtedy nie było różowego, dlatego zdecydowałam się na zamówienie w drogerii internetowej e-kobieca i właśnie stamtąd mam tą szczoteczkę. Cena waha się między 70 a 80 zł, więc myślę, że nie jest to bardzo wygórowana cena jak na ten produkt. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie Foreo, dlatego, że Foreo jest to już spory wydatek i na pewno jest wart w jakimś stopniu swojej ceny, natomiast ja potrzebowałam czegoś tańszego. I dlaczego w ogóle zdecydowałam się, żeby zakupić ten produkt w ramach mojego prezentu urodzinowego? No to przede wszystkim dlatego, że jak wiecie, stosuję poranną, jak i wieczorną rutynę, z czego wieczorna jest dla mnie bardzo ważna z tego względu, że wieczorem zmywam swój makijaż i oczyszczam swoją twarz z pozostałości, które nagromadziły się na mojej twarzy przez cały dzień. I chciałam, żeby ta pielęgnacja, żeby to oczyszczenie mojej skóry było bardzo intensywne. Dlatego właśnie zdecydowałam się, aby w mojej łazience zamieszkała właśnie ta szczoteczka soniczna. Muszę Wam powiedzieć, że ta szczoteczka ma wiele zalet, ale ma też wady, ale od zalet zacznę. Pierwszą rzeczą jest budowa tej szczoteczki. Ma ona ergonomiczny kształt, jest nieduża, mieści się idealnie w ręce, bardzo jest lekka, fajnie się ją trzyma, więc myślę, że wielu osobom się spodoba. Poza tym jest to szczoteczka całkowicie wodoodporna. Myję ją pod bieżącą wodą i stosując ją przez praktycznie 5 miesięcy, nic się jej nie stało. Działa bardzo dobrze. Dalej ma 5 stopni pulsacji. Naciskamy tutaj na środek i mamy 5 stopni pulsacji. Każdy może sobie wybrać, jaką pulsację najbardziej lubi, jaką preferuje. Ja najczęściej korzystam z tej najmocniejszej, ostatniej pulsacji tej szczoteczki. Teraz przejdę do budowy. Od tej strony ta szczoteczka, jak widzicie, ma wypustki tutaj, jak i tutaj. Oczywiście będę robić zbliżenia, żebyście mogli to dobrze zobaczyć. Tutaj w tym obrębie szczoteczka posiada silikonowe, higieniczne wypustki. Większość z nich jest o takiej samej wielkości, natomiast tutaj końcówka ma wypustki grubsze.
Do czego w ogóle służy taka szczoteczka? Do mycia twarzy, do złuszczania martwego naskórka, oczyszczania naszej buzi właśnie z resztek makijażu i odświeżenia naszej skóry. W moim przypadku ta szczoteczka naprawdę poprawiła koloryt mojej cery. Ma ona również zmniejszać i oczyszczać pory. Od razu Wam pokażę, jakie produkty stosuję wraz z tą szczoteczką. Na pewno jest to żel do mycia twarzy i oczu marki Taupa. Ten zestaw używam będąc w Bułgarii i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że byłam bardzo zadowolona z korzystania z tej szczoteczki, z jej efektów, które dała na mojej skórze. Więc na pewno jest to Taupa, Dermofeis lub na przykład przywracający komfort żel marki Garnier. Ten powiem Wam, że sprawdza się u mnie średnio. Jest ok, ale nie jest to nic spektakularnego. Natomiast używałam również tą szczoteczkę z żelem z Bioderm i bardzo dobrze się u mnie to sprawdzało. Jeżeli chodzi o to, jakie to mają być produkty, to muszą być oczywiście to produkty bez drobinek. Zazwyczaj zaczynając swój demakijaż oczyszczam płynem micelarnym i olejkiem z natu swoją twarz, jak i oczy i potem już do tak oczyszczonej twarzy przechodzę do mycia. I zazwyczaj zaczynam od policzków, później czoło, broda i na końcu okolice nosa. Stosuję tą szczoteczkę od prawie 5 miesięcy, zazwyczaj bardzo regularnie, codziennie lub co drugi dzień. Kilka razy zdarzyło mi się, że stosowałam ją 2 razy w tygodniu, ale ogólnie to stosuję ją regularnie i już zauważyłam pierwsze efekty po miesiącu stosowania, że naprawdę koloryt mojej skóry się bardzo poprawił. Nieraz Wam mówiłam, że miałam problemy z złuszczeniem się skóry tutaj, jak i w okolicach płatkach nosa. Dzięki tej szczoteczce nie mam absolutnie już żadnych problemów z złuszczeniem się skóry w tych okolicach. Poza tym, po użyciu tej szczoteczki czuję, że skóra jest naprawdę oczyszczona. A jak wiecie, dzięki dobrze oczyszczonej skórze lepiej wchłaniają nam się produkty pielęgnacyjne oraz składniki aktywne. Jeżeli chodzi o te grubsze wypustki, to one są dosyć mocne, mocniejsze niż ta cała reszta. I faktycznie, gdy miałam jeszcze problem z złuszczeniem się, no to tą samą końcówką docierałam właśnie tutaj w te okolice, gdzie skóra mi się łuszczyła. Delikatne, nie na chwilę pozostawiały te miejsca zaczerwienione, natomiast oczywiście zaraz to znikało. Ta szczoteczka ma też, jest w takim kształcie, że możecie oczywiście dotrzeć do każdego praktycznie rowka w waszej skórze, na waszej twarzy. Więc muszę Wam powiedzieć, że używam już to naprawdę długo i oczywiście wypustki są jak nowe, nic się im nie stało. Z drugiej strony natomiast mamy takie prążki i są to wypustki do masażu. Gdzieś przeczytałam, że one mają niwelować troszeczkę zmarszczki i tak naprawdę tych wypustek używam bardzo rzadko. Ewentualnie ja już po oczyszczeniu twarzy nakładam sobie taką maseczkę, której nie trzeba spłukiwać. Na przykład maseczkę nawilżającą z Nivea. No to nakładam i sobie robię taki masaż twarzy tymi wypustkami. One też, je się tak samo reguluje natężenie za pomocą tutaj przycisku. Natomiast nie zauważyłam, żeby moje zmarszczki się zmniejszyły. Wydaje mi się, że jest to dodatkowy taki
dodatkowy fragment, żeby właśnie sobie zrobić delikatny, relaksujący masaż twarzy. Do tej szczoteczki dołączony jest w zestawie kabel USB, czyli jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę możecie to podłączyć lub pod laptopa, pod komputer lub pod zwykłą ładowarkę. Oczywiście ze specjalnym zakończeniem, które wkładamy i ładujemy. Jeżeli chodzi o samo ładowanie, to tak jak Wam ciągle mówię, używam jej od 5 miesięcy i ani razu jej nie ładowałam. Więc to jest naprawdę ogromny plus. Jest to długa żywotność właśnie tego akumulatora, baterii, tego co jest po prostu w środku. Szczoteczkę myję pod bieżącą wodą. Można ją myć razem z mydłem. Ja ją po prostu myję tylko wodą, osuszam ręcznikiem i kładę w łazience na mój wacik. I tutaj właśnie pojawia się pierwsza wada tej szczoteczki, że niestety nie jest dołączone do niej etui, więc biorąc ją w podróż, tak naprawdę muszę ją wkładać do czegoś, do jakiegoś woreczka, żeby po prostu nie walała się po walizce. Więc jakieś małe etui do podróżnej wersji tej szczoteczki by się przydało zdecydowanie. Natomiast drugim minusem jest timer. Na opakowaniu widziałam taką informację, że jest timer 60-sekundowy, który poinformuje nas o tym, że powinniśmy już zakończyć mycie. Natomiast tak naprawdę tego timera nie ma. Dla jednych może to jest wada, dla innych nie. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, ponieważ ja myję twarz na oko. Kilka ruchów jednego policzka, drugiego, czoła, brody i okolic nosa. Natomiast jeżeli miałabym się właśnie przyczepić do niezgodności z informacją, no to tak, nie ma tutaj timera. I to są tak praktycznie dwie wady tej szczoteczki. Ja mogę z czystym sumieniem ją serdecznie polecić. Jest ona wykonana z takiego włókna ala silikon. Dokładnie nie wiem, co to jest, ale uwierzcie mi, że spokojnie można myć to całkowicie pod wodą. Gniazdo jest tak zabezpieczone, że woda się tam po prostu nie dostaje. Myślę, że jest to taka nie wiem czy dokładnie, ale według mnie jest taka tańsza alternatywa dla szczoteczki Foreo. Ja jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Nie zamieniam jej na nic innego. Jak widzicie, moja skóra jest w bardzo dobrym stanie, pory są oczyszczone i niedoskonałości też wychodzą mi bardzo, bardzo rzadko. Wiadomo, w tych dniach kobiecych, no to jest raczej nieuniknione. Natomiast myjąc tą szczoteczką, w miarę szybko się ich pozbywa. No i przede wszystkim moja skóra jest przygotowana na wieczorną pielęgnację. Nakładam krem, nakładam maseczkę i faktycznie bardzo dobrze te produkty działają. Także mam nadzieję, że taka recenzja Wam się podobała. Jeżeli jesteście na tak, jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli oczywiście macie ochotę i nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwoneczek. Wtedy będą Wam się pojawiały filmy, które już niedługo pojawią się znów na kanale. I zapraszam Was do odwiedzenia mojego, jak i Olego Instagrama. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w następnych filmach. Pozdrawiam!